Cześć. Dziś będzie trochę historii. Więc posłuchajcie. Twierdza Bojen. Twierdzę zbudowano w latach 1843 a 1855. Na początku kwietnia 1843 roku król Fryderyk Wilhelm IV wydał rozkaz budowy twierdzy Bojen w Giżycku. Twierdza była w stanie pomieścić 3000 żołnierzy garnizonu giżyckiego. Utworzono w 1859 roku od 1889 roku funkcjonowała komendantura w Giżycku. W 1902 roku w twierdzy założono składnicę. Składnicę artyleryjską. Tyle z historii, jak mówiłem, trochę historii. Mam nadzieję, że będziecie drążyć temat, interesować się tego typu tematyką. Polecam oczywiście odwiedzić samą twierdzę Bojen, bo jest to naprawdę kawał terenu do spenetrowania. Poznać zakątki twierdzy. Poznać historię twierdzy. Naprawdę warto. Tyle ode mnie. Dziękuję.